Cześć dziewczyny. Często mówimy, że oczy są zwierciadłem naszej duszy. A pewnie każda z Was woli przyglądać się w dużym lustrze, a nie w małym. Dlatego pokażę Wam dzisiaj moje sposoby na to, jak powiększyć oko do maksimum i podkreślić spojrzenie tak, aby zachwycało wszystkich wokół. Gwiazdą dzisiejszego makijażu jest oko, dlatego jak widzicie, skórę mam już przygotowaną. Jedyne, na co warto zwrócić uwagę, to podkład. U mnie ostatnio rewelacyjnie sprawdził się ten od Zoewy i myślę, że zostanie ze mną zdecydowanie na dłużej. Dlaczego? Dlatego, że fantastycznie trzyma się na skórze, nie obciąża skóry, daje naturalny efekt, ale przy tym bardzo ładne krycie i koryguje wszelkie niedoskonałości cery. Moim zdaniem spokojnie możecie go wykorzystać zamiast Photoshopa. Teraz przejdźmy do clou programu, czyli do makijażu oka, ale żebyście mogli jeszcze lepiej zobaczyć efekt, o który mi chodzi, pokażę Wam ten makijaż tylko na jednej stronie. Zacznijmy od bazy. Będzie to cień w kremie wodoodporny od Make Up For Ever. Tutaj pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie wydobyć Wasze spojrzenie, to bardzo ważne jest, aby użyć cienia rozświetlającego, najlepiej takiego delikatnie satynowego. Sprawi to, że tęczówka oka będzie bardziej podkreślona, ale też cała powieka, jeżeli macie takową, która jest na przykład schowana i głęboko osadzona, będzie wysunięta na pierwszy plan i zdecydowanie mocniej widoczna. I większą ilość tego cienia koncentruję na środkowej części powieki. Jak widzicie, nie nałożyłam go równomiernie na całość powieki. Skoncentrowałam się na środku i wewnętrznym kąciku, a ten zewnętrzny kącik mniej więcej taką 1/3 od zewnątrz zostawiłam praktycznie bez produktu na nim. Przechodzimy do cieni i dzisiaj wybrałam tą paletkę z Nataszy Denony. Polecam Wam wypróbować, bo jakość tych cieni jest naprawdę rewelacyjna. Zaczynam od aplikacji tego cielistego odcienia i będę nim modelować kształt oka. To, co jest bardzo ważne w przypadku tego typu makijażu, to żeby kształt oka zarysować na otwartej powiece. Także patrzycie sobie centralnie w lusterko i w miejscu, w którym widzicie to załamanie, kreujemy cień padający na oko. Tego typu zabieg otwiera nam oko i sprawia, że powieka zdecydowanie wydaje się większa. Cień koncentruję nie tylko w zewnętrznym kąciku, ale też tutaj wyciągam go praktycznie pod sam łuk brwiowy. Widać zdecydowanie różnicę pomiędzy jednym okiem a drugim, a to dopiero początek. Przechodzimy teraz do ciemnego odcienia i wezmę bardziej precyzyjny pędzelek i przyciemnię zewnętrzny kącik oka, skupiając się na tej przestrzeni właśnie tak, jak Wam wcześniej wspomniałam, czyli 1/3 od zewnętrznego kącika. Słuchajcie, te cienie są tak mocno napigmentowane, że dosłownie dotykam do paletki i nie muszę zbyt mocno naciskać pędzelka. Wtedy macie też większą kontrolę nad tym, ile tego cienia na powiece się znajduje i możecie stworzyć bardzo ładny efekt rozdymienia powieki. Tym samym precyzyjnym pędzelkiem i też tym ciemniejszym cieniem zaznaczę również zewnętrzny kącik, ale dolnej powieki. I tutaj jest bardzo ważny element. Często boicie się nakładać ten cień zbyt nisko. Jeżeli właśnie chcecie powiększyć swoje oko, to jest to wręcz wskazane, żeby aplikować ten cień dosyć nisko i rozcierać go tak naprawdę do momentu, gdzie wyczuwacie po prostu koniec swojej gałki ocznej pod skórą. Kolejny ważny element to jest to, żeby połączyć ze sobą zewnętrzny kącik na górnej powiece z tym, co jest na dole. I ten cień będziemy aplikować tylko do połowy oka. I żeby stworzyć efekt jeszcze bardziej miękkiej linii, wezmę puchaty pędzelek, ale taki bardziej precyzyjny. Wrócę do tego cienia w kolorze cielistym i nałożę go pod spód, pod tym brązowym odcieniem, żeby stworzyć efekt światłocienia. Teraz kolejny bardzo ważny zabieg. Kredka rozświetlająca, bądź też cielista, czy też beżowa, którą nałożę w wewnętrzną linię wodną. Standardowo na całość, tak jak to aplikuję zwykle, ale dodatkowo skupię się na tym, żeby tą kredkę wtłoczyć pomiędzy rzęsy w zewnętrznym kąciku oka. W ten sposób obniżamy troszeczkę tą dolną powiekę.
Teraz wezmę taki bardziej precyzyjny, skośny pędzelek i z powrotem wracam do tego brązowego odcienia. I tutaj warto zapamiętać, że w zależności od tego, jaki pędzelek wybierzecie, jeżeli on jest bardziej zbity, ten kolor będzie bardziej skoncentrowany, a jeżeli wybierzecie pędzelek z bardziej swobodnym włosiem, to efekt będzie bardziej delikatny, jaśniejszego odcienia na oku. Dlatego też jednym kolorem możemy modelować bardzo ładnie efekt na powiece. I ten cień zaaplikuję teraz pod spodem, pod tą kreską, którą wykonałam właśnie rozświetlającą kredką. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale kredka, której użyłam, to jest kredka podług brwiowy z Benefitu, ale ona rewelacyjnie sprawdza się właśnie na linię wodną, bo ma bardzo przyjemną konsystencję i bardzo długo się tam utrzymuje. Tak jak wspomniałam Wam wcześniej, bardzo ważne jest to, żeby linie nie były graficzne, dlatego z powrotem wracam do pędzelka w formie kuleczki i rozcieram ten cień, który nałożyłam przed chwilką. No i zobaczcie, znowu na tym etapie widać różnicę pomiędzy tym okiem niepomalowanym, a tym, jak możemy, co możemy zdziałać przy pomocy kosmetyków do makijażu i jak oszukać troszeczkę naszą urodę, żeby ją podkreślić. Wracam z powrotem do tego ściętego pędzelka i znowu do tego samego brązowego cienia. I tutaj coś dla fanów kresek. Z racji tego, że standardowa kreska linerem zwykle obciąża naszą powiekę, to dzisiaj pokażę Wam alternatywę w formie właśnie kreski zrobionej przy pomocy brązowego cienia. Jeżeli chcemy powiększyć spojrzenie, tak naprawdę końcówka tej kreski powinna być mniej więcej na szerokość tego pędzelka. Wtedy macie pewność, że ona dodatkowo nie spłaszcza Wam oka. Kolejny etap to połączenie tej końcówki z linią rzęs. I tutaj skupmy się na tym, aby ta kreska kończyła się właśnie w 1/3, tak samo jak element ten przyciemniający. Czyli tutaj mniej więcej, gdzie zaczyna się nasza tęczówka, powinna się kończyć kreska. Idealnie wtłaczać się pomiędzy rzęs. Nabiorę teraz ten rozświetlający cień z palety i nałożę na dolną powiekę, na tą przestrzeń, gdzie nie mamy już jeszcze zaaplikowanego żadnego cienia. Żeby podkreślić jeszcze bardziej wewnętrzny kącik oka, wrócę do tego wodoodpornego cienia, który nakładałam na początku i małym paluszkiem wklepię intensywniej tutaj wewnętrzny kącik. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że to jest świetny produkt dla osób, które nie mają czasu na makijaż, a jednak chcą stworzyć coś takiego rozświetlającego, efektownego. To już sam nałożony, samodzielnie ten cień nałożony na powiekę daje naprawdę rewelacyjny efekt. Ok, to zostało nam wytuszowanie rzęs i to jest bardzo ważny element makijażu, dlatego że samymi rzęsami możemy bardzo mocno wyciągnąć, otworzyć oko tym, w jaki sposób ten tusz zaaplikujemy. Ja wybrałam dzisiaj tusz od marki Milk, który powiem szczerze chyba daje każdy efekt, bo i fajnie podkręca, i wydłuża, i zagęszcza rzęsy. I zacznę od tego, że zaaplikuję go centralnie na wprost, chcąc wyciągnąć środkową część powieki. Dalej ważne jest to, żeby końcówkę rzęs, czyli zewnętrzny kącik, wyciągnąć w kierunku, w którym mamy wyrysowaną kreskę. Czyli delikatnie bardziej na skos. No i dolna powieka. Na dole będziemy również aplikować tusz do rzęs, ale również skupię się na zewnętrznym kąciku dolnej powieki. Teraz element, bez którego mój makijaż nie może się obejść, czyli brwi. I to jest kolejny element, którego nie może zabraknąć przy makijażu podkreślającym i powiększającym oko. Zacznijmy od wyczesania dosyć intensywnego brwi ku górze. W ten sposób tworzymy sobie również większą przestrzeń naszej powieki. I żeby było to bardziej trwałe, to delikatnie paluszkiem przykleję je do skóry.
Teraz zabieram się za kredkę. Pamiętajcie o tym, żeby aplikować kredkę dokładnie z linią wzrostu włosa. Więc ja też w ten sposób to zrobię i zagęszczę delikatnie brwi w tych miejscach, gdzie po prostu nie mam włosków. Bardzo ważne jest też to, żeby skupić się na zewnętrznym kąciku i na tym, żeby unieść tutaj łuk brwiowy w zewnętrznej części brwi. Jeżeli chcecie stworzyć efekt właśnie bardziej powiększonego oka, to warto, aby ten łuk brwiowy był dosyć intensywnie wygięty do góry. W ten sposób ta przestrzeń po prostu powieki wydaje nam się optycznie większa. I teraz już ostatni element, ale nie mniej ważny, jeżeli chodzi o makijaż brwi. Nabiorę odrobinę korektora na taki płaski pędzelek i tutaj jeszcze ujednolicę i rozjaśnię zewnętrzny kącik pod łukiem brwiowym. Możemy też delikatną ilością tutaj wyrównać przód brwi. I to tworzy nam właśnie efekt takiego optycznego uniesienia. Ja tylko jeszcze uzupełnię ten makijaż o różne policzki oraz pomadkę i za moment do Was wracam, podsumujemy sobie efekt. No i jak Wam się podoba efekt końcowy? Zobaczcie, jak ta dolna linia wodna otworzyła mi oko. Tak samo to załamanie powieki, które wykreowałam powyżej tego faktycznego załamania, stworzyło światłocień i zarysowało powiekę w zupełnie innym miejscu, niż ona standardowo występuje. Tak samo łuk brwiowy uniesiony w tym miejscu optycznie powiększył moje oko. Zwróćcie uwagę na to, że nie tylko w jaki sposób umalujemy oko jest ważne, ale też jaki zaaplikujemy róż. Ten kontrastujący idealnie podkreśla tęczówkę oka. Jeżeli spodobały Wam się moje wskazówki na powiększenie oka, koniecznie dajcie nam kciuka w górę. No i czekam na Wasze komentarze z kolejnymi propozycjami, co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!